Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry, Jacku. Witam serdecznie wszystkich. Piękny letni wieczór. Po wystawce książek z tyłu można się od razu domyślić, że Katarzyna nadal jest w Wielkiej Brytanii. Ja bardzo chciałam dzisiaj wyjść na dwór z tym moim routerem, z moim komputerem, ale nie mogłam niestety, bo za długo byłam w basenie i potem za długo, wiecie, takie życie ciężkie na posiadłości tutaj. Ciężkie życie. Ciężkie życie ogrodowe. Myśmy ostatni odcinek swojego podcastu poświęcili rabatom na skarpach, czyli wszystkim tym terenom trudnym, z którymi mamy czasem kłopoty, tak? Czyli wokół domów, albo w ogóle ogrody na skarpach, albo w ogóle takie ogrody, jak pamiętasz u naszych znajomych, u Włodka i u Ginny, taki schodzący ogród, taki w dół, wąski, wąski, długi i biegnący w dół, bardzo stromy ogród. To jest prawdziwy ogród na skarpie i prawdziwe wyzwanie. Ale zanim zaczniemy odpowiadać na pytania naszych słuchaczy, bo już widzimy, już nas pozdrawiają, chciałbym, Katarzyno, żebyś trochę powiedziała coś o dyniowatych i o tym, że się robią białe liście na dyniowatych, czyli na dyniach, cukiniach, ogórkach i co z tym robić, jak sobie radzić, czy w ogóle nic nie robić i sobie nie radzić. To znaczy, jeżeli chodzi o cukinie, to ja zauważam, że na moich cukiniach, jak one wreszcie porządnie wrosły w podłoże i zaczęły wytwarzać takie piękne, duże liście, to zauważam, że jedne z tych górnych liści, już takich naprawdę wypasionych, mają takie jakby właśnie mozaikowe wybarwienia. I wszystkie mają akurat z tej jednej odmiany takie wybarwienia i to jest nic, słuchajcie, taki jest kolor liścia, to jest okej, okay, tak? Ja wiem, że może Jacek nie o tym mówi, ale o tym też może, ale to też może widzicie u siebie i też się martwicie. Martwicie. Jest dużo, dużo różnych cukin, dużo odmian i to bardzo często odbija się na liściach, jaki jest kolor cukinii, to i na liściu. Dlatego to może być cukinia, która na przykład ma takie właśnie mozaikowe kolory srebrzyste na liściach, może to być kolor żółty, złoty dla złotej cukinii, albo może to być po prostu nalot, którym jest mączniak, tak? To jest mączniak, tak? To się nazywa po polsku. I słuchajcie, to wtedy, szczególnie jeżeli chodzi o dynię, to nie trzeba się specjalnie przejmować. Musicie dbać o to, żeby cały czas były nowe liście, żeby cały czas były przyrosty, bo to są rośliny, które cały czas wytwarzają nowe liście. I tak jak u cukin też są cały czas nowe owoce i te owoce zrywamy, żeby było coraz więcej i żeby nie były takie wielkie. A u dyń znowu zostawiamy, tak? Żeby one dojrzały, dopiero zbieramy je później. Także nie martwcie się tymi problemami na liściach, ale warto je usuwać. Zazwyczaj to są te stare liście, które są niżej i ja wtedy je usuwam i ja w ogóle i tak wszystkie te liście usuwam, bo to są te niskie liście, one w końcu i tak upadają na ziemię. Na ziemi są jakieś ślimaki albo jakieś inne choroby, albo inne szkodniki i po prostu te liście wyglądają coraz gorzej. Dlatego we wszystkich roślinach, również w cukiniach, warto jest te dolne liście usuwać. To też dobrze wpłynie na przepływ powietrza pomiędzy pędami i liśćmi i owocami tych roślin, dlatego to trzeba robić. No ja bym się martwiła dopiero tak naprawdę, jeżeli nie byłoby nowych liści, nie byłoby przyrostów nowych liści, albo te nowe liście od razu by już były chore na dzień dobry na początku. No i oczywiście, jeżeli byście mieli dużo kwiatów, albo w ogóle bez kwiatów, a potem zero owoców, tak? Tylko pamiętajcie, z tymi cukiniami, że najpierw są męskie owoce, potem są żeńskie owoce i nie wszyscy przecież wysiewaliśmy dynie o tej samej porze. Niektóre dynie będą później, cukinie, przepraszam, będą późniejsze, w związku z tym może jeszcze u was są te męskie kwiaty. Ja mam na przykład w tym roku pierwszy raz cukinię pnącą. Nie wiem, co z niej będzie. Mam tylko jedną roślinkę. Kupiłam sobie w centrum ogrodniczym, bo ja mam pełno swoich, ale jak idę do centrum ogrodniczego, to jeszcze muszę sobie dokupić, bo ja mam za mało zawsze. I teraz ona ma właśnie cały czas takie chudzielce męskie kwiaty. Ja spokojnie czekam, aż te męskie kwiaty się ogarną i będą później żeńskie kwiaty. Także nie panikujcie, na pewno jeszcze jest w tych roślinach dużo życia. To tak jak z murarkami ogrodowymi. Najpierw pojawiają się samce, a potem samice i tak samo z tymi cukiniami. Najpierw pojawiają się kwiaty męskie, a po nich dopiero kwiaty żeńskie. To ja jeszcze jedną rzecz, prywatną, publiczną tutaj załatwię, bo jedna z naszych słuchaczek prosiła mnie, żebym sprawdził, czy w Białymstoku, tam gdzie miesiąc temu pokazywałem filmik, rosną jeszcze żywokosty lekarskie, pełno rośnie, cała skarpa
jest pokryta żywokostami lekarskimi, Białystok, ulica, już zidentyfikowałem, to jest ulica Mazowieckiego, słuchajcie, pełno żywokostu, można kosić niemalże takie ilości. Przechodzimy, Katarzyno, do pytań i pytanie, chyba będziesz zadowolona z tego pytania, bo pytanie o świdośliwe. Renata prosi o radę przy zakupie świdośliwy, jaka będzie najlepsza do niedużego ogrodu i czy są odmiany karłowe, czy to tylko kwestia cięcia i prowadzenia rośliny? Tak, Renata, wiesz co, dobre pytanie, bardzo faktycznie mi się podoba, bo ja lubię świdośliwe. Przede wszystkim przy zakupie świdośliwy musisz sama wybrać pokrój rośliny. To jest najważniejsze. Oczywiście jest dużo różnych świdośliw, ale one są bardzo podobne tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwitnienie, potem jeżeli chodzi o owoce. Najważniejsze dla mnie jest zawsze pokrój, czyli jeżeli chcesz mieć świdośliwe do niewielkiego ogrodu, to musi to być świdośliwa w formie krzewiastej, czyli w formie krzewu, najlepiej wielopienna i wtedy one też najpiękniej wyglądają. I później tak, to jest kwestia cięcia. Są takie, które mają mniejsze przyrosty, większe przyrosty, ale najważniejsze jest to, żebyś nie kupowała takiej na nodze, tak? Tylko żeby ona była rozkrzewiona już od samego dołu. Także tylko to, a później oczywiście, no wiesz, one nie rosną tak strasznie szybko, także możesz spokojnie je przycinać, tylko też nie tak w kulkę, tylko zawsze, żeby to było naturalnie, tak jak z forsycjami na przykład, zawsze mówimy z Jackiem, róbcie to w ten sposób, żeby to wyglądało naturalnie, czyli przycinajcie cały pęd do samej podstawy, tak, resztę troszeczkę zredukujcie, żeby po prostu przewietrzyć, prześwietlić tą koronę, ale najważniejsze jest, żeby ona była wielopienna, czyli od samego dołu, żeby się rozkrzewiała i wtedy będzie spokojnie ten wielkość będzie pasowała do ogrodu. Ale też wyjaśnijmy, bo ja już uczę się też pytaniami naszych słuchaczy, to nie chodzi o to, że z jednej doniczki wyrasta kilka pędów świdośliwy, to nie chodzi o to, gdy Katarzyna mówi wielopienna, bo tak na przykład czasem ktoś, jak mówisz, że brzoza powinna być pożyteczna, wielopienna i ktoś jedzie do szkółki i kupuje trzy brzuski posadzone w jednej doniczce. To nie o to chodzi, żeby były... Tak jest. Tak, że to nie chodzi o to, że są trzy świdośliwy rosnące z jednej doniczki, tylko one rosną z jednego małego pnia, ale ten pień nad samym dole rozgałęzia się na wiele różnych pędów. No taki po prostu jak, nie wiem, jak hortensja właśnie, że z jednego wyrasta i potem jest ich wiele i czasami... Tak, słuchajcie, to też, przepraszam, że tak ci wejdę w słowo, Jacku, ale to też można osiągnąć przez po prostu właściwe przycięcie, na przykład jak macie świdośliwę młodziutką, jednoroczną, która ma tylko jeden pęd, to możecie ją ciachnąć i wtedy ona z tych wszystkich pąków, które są na dole u podstawy pędu, uśpionych, wypuści pędy boczne. I oczywiście kiedyś te pędy boczne będą gałązkami, potem będą gałęziami. Także w ten sposób też możecie otrzymać taki pokrój, ale to zajmie troszkę więcej czasu. Renato, w tej chwili ja już kończę zbiór swoich owoców świdośliwy. Nie jest to zbyt obfity zbiór, ale są przepyszne owoce, naprawdę bardzo smaczne. Pytanie od Mai. Dlaczego pomidory szklarniowe zawiązują tylko jedno grono? To mówiliśmy przed tygodniem, dlaczego pomidory na przykład kwitną, a nie zawiązują owoców i tam jako jeden z problemów takich najpoważniejszych wskazywaliśmy zbyt wysoką temperaturę w szklarni. I zresztą ty chyba mówiłaś, że w tym roku pomidory gruntowe lepiej sobie radzą z zawiązywaniem owoców niż pomidory szklarniowe. Tak. Ja myślę, że w tym roku w ogóle musimy pamiętać o tym, że temperatury są tak wysokie, że ja jestem w szoku, że rośliny w ogóle sobie dają rady. I tu jest troszkę pytań dotyczących pomidorów. Ja już widzę, że tutaj będzie więcej pytań i będą pytania dotyczące właśnie tego, dlaczego nie zawiązują tych owoców. Wydaje mi się, że jeżeli je odpowiednio podlewacie, a jeżeli za mało podlewacie, co się zdarza, bo naprawdę uwierzcie mi, że podlewanie to jest jednym z najtrudniejszych takich rzeczy ogrodniczych, żeby ogrodnik się w życiu nauczył. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ, no, żeby tak wiedzieć dokładnie, ile podlewać, to
dużo osób się może zdziwić, że albo za mało, a zazwyczaj za mało podlewacie i potem właśnie są problemy z pomidorami. Także jeżeli podlewacie odpowiednio, a to też znowu jest pytanie, no a ile to odpowiednio podlewać, tak? To też jest trudne pytanie, dlatego wróćcie do naszych podcastów na temat podlewania, że lepiej więcej, a rzadziej niż często, a malutko na przykład. No ale to, że nie zawiązują owoców, to przecież są owady, na pewno macie owady, prawda, w szklarni, bo jednak są owady. Ocieracie się o te pomidory, jak tam pomiędzy nimi chodzicie, więc one się zapylają, więc to nie o to chodzi. Ja u siebie tutaj w szklarni też mam dziwne różne pomidory, ja po prostu cieszę się z tego, co mam w tym roku i czekam, bo wiem, że jeszcze jest czas, tak, jeszcze jest czas, jest co dopiero dzisiaj jest 19 lipca, także spokojnie. Dopiero 19 lipca, ale ja potwierdzam to, co mówiłeś, że w tym roku pomidory gruntowe lepiej sobie radzą niż szklarniowe. Znaczy, ja nie mogę narzekać na szklarniowe, super zawiązują, ale jak patrzę, jak porównuję ubiegły rok pomidorów gruntowych na zewnątrz z tym rokiem, no to niebo a ziemia, po prostu czują się znakomicie pomidory na zewnątrz. Mam tylko, chyba powinienem ci zadać takie pytanie, kiedy poznać, że pomidor jest dojrzały, jak on jest cały czarny i nie wiadomo, czy on już jest dojrzały, czy jeszcze nie jest dojrzały, bo jest strasznie twardy. To są te dwarfy, wiesz? Ja mam takie roku, dziwne odmiany też pomidorów. Ja w tym roku z dwarfami, że tak powiem, bawię się i mam czarniutkie pomidory, ale czarne rzeczywiście, całe aż z połyskiem, no takie jak mniej więcej oberżyny są fioletowe z połyskiem, to te są takie czarne z połyskiem i zastanawiam się, czy one już są dojrzałe, czy powinny zczerwienieć, czy co z nimi, bo są jeszcze ja właśnie też mam takie pomidory, które są prawie że czarne, ale są wysokie, ale koktajlowe i za każdym razem jak wchodzę do szklarni tutaj, to się martwię, że coś mi zgniło na pomidorze, ponieważ pomidory są czarne, to dziwnie wygląda. No, to prawda. Jeszcze nie wiem, jak smakują, ale kolor mają fantastyczny. Pytanie o kalafior romanesku. To, czy trzeba wiązać, jak uprawiać ten kalafior? Słuchaj, Mira, nie słyszałam jeszcze, żeby go trzeba było wiązać, ale jak ze wszystkimi kalafiorami, to nie jest takie, słuchajcie, proste, żeby otrzymać faktycznie taki kalafior jak w sklepie, dokładnie. Z romanesku to, zresztą z każdym kalafiorem innym i z brokułami podobnie, ale brokuły troszeczkę szybciej rosną, troszkę szybciej zawiązują główki, można je troszkę szybciej zbierać niż kalafiory. Kalafiory potrzebują długiego okresu wzrostu, a w związku z tym, że w tym roku jest bardzo gorąco, to wiele kalafiorów, na przykład u mnie moje czerwone kalafiory, też romanesku, też białe kalafiory, one o wiele wcześniej chcą zakwitnąć. Nawet tak, one nawet jeszcze nie zbudowały tej swojej pięknej, dużej głowy, a już zaczynają kwitnąć. Ja w niektórych czerwonych kalafiorach u mnie wzgorzałem, w ogóle przegapiłam w ogóle moment. A kiedy to było? Tydzień temu, dwa tygodnie temu, jak one już były gotowe, już przekwitły, a ja nawet nie zauważyłam. Także jeżeli chodzi o kalafiory, to jest kilka zasad. Po pierwsze, kalafior musi mieć bardzo dużo miejsca, bo to jest bardzo duża roślina. Kalafior i brokuły to są chyba największe rośliny na rabatach, jakie będziecie mieli, tak, na zagonach warzywnych. Zostawcie im dużo. Dorzuciłbym jeszcze ewentualnie kapustę i brukselki. O, brukselki też potrzebują dużo miejsca. Wydaje mi się, że kalafiory mają większe liście jeszcze. I słuchajcie, i potrzebują w związku z tym rosnąć naprawdę w dobrej glebie. Także ta gleba musi być żyzna, zasobna w materię organiczną, zasobna w azot, tak? A ten azot możecie do tej gleby dodać albo przez uprawę wcześniej roślin motylkowych, to mogą być zielone nawozy albo rośliny bobowate. Możecie po prostu dodać nawóz organiczny, jakiś po prostu obornik, tak, na przykład. No i oczywiście woda, one będą potrzebowały sporo wody. Tą wodę zatrzymacie w glebie przez ściółkowanie. Także wiecie, to wszystko zamyka się w jednym temacie ściółkowania materią organiczną, tak, możecie wszystko to osiągnąć. No i też przy sadzeniu kalafiory musicie sadzić głębiej. Do samych liści, słuchajcie, zagłębiacie pomidory, Boże, jakie pomidory, kalafiory, ale się rymuje, kalafiory przyciskacie bardzo mocno, dlatego, że one potem lubią być w długaśnie na tych swoich nogach i się kołysać na wietrze, albo po prostu się kołysać, po prostu pod swoim ciężarem, dlatego to też jest ważne. I tak naprawdę kalafiory romanesco, które były wysiane wiosną, teoretycznie przy normalnych pogodach powinny dochodzić do siebie dopiero we wrześniu. Ale wiem, że w tym roku będzie o wiele wcześniej, także może nie spodziewajcie się dużych, ładnych główek w tym roku tych kalafiorów. Ja też cały czas walczę i z romanesku, i z białymi, a w Polsce i jeszcze w dodatku z czerwonymi.
Podziękowania od Justyny za porady dotyczące robienia kompostu. Zrobiła pierwszy swój kompost w 4 miesiące. Zobacz, jest szczęśliwa. Justyno, gratulujemy i naprawdę cieszymy się. Marcelina pyta o te pomidory i opadające kwiaty. To mówiliśmy już na początku, więc na pewno Justyna wysłuchała, ale tutaj jest kolejny problem z sporo kwiatów gnije odgąskim. Też. Tutaj pisze Marcelina, że sporo kwiatów też gnije. Wiesz, też gnie, chyba gdzieś one, jakieś... one być może gnije w sensie usycha, że robią się czarne po prostu. Mm-hmm. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi. I Gąska Balbinka pyta, czy jak zdarzy się pomidor pęknięty, należy go zostawić czy usunąć z krzaczka? Ale najpierw zanim to powiedz, Katarzyno, dlaczego takie pomidorki lubią pękać czasem? No pomidorki lubią pękać czasem, jak mają za dużo wody w pewnym momencie swojego życia. Najpierw mają za mało, tak. A potem za dużo. Tak, także mają, może najlepiej jest niestety regularnie, tak, no jak ze wszystkim, ja wiem, że czasami to się nie udaje, ale to oznacza właśnie, że jest za dużo wody, tak właśnie nagle, tak jak Jacek mówi. No ja, no wiesz, prawda jest taka, że w tych miejscach, gdzie one pękły, one mogą zacząć po prostu gnić, tak, może być na nich być nalot, mogą gnić, także jeżeli to jest możliwość, że on już jest na wystarczająco jest dojrzały, to go zostaw na chwileczkę, ale on nie wpłynie źle na całą roślinę, jeżeli go zostawisz, no ale ten owoc ci zgnije, więc na dobrą sprawę nic nie zrobisz. Chyba, że możesz już go zjeść, chyba, że już jest na tyle dojrzały. U mnie to tak naprawdę jeszcze nic nie jest dojrzałe, nawet te czarne pomidory, dziwne. U mnie już są, ja już mam w szklarni sporo dojrzałych pomidorów. Pierwsze oczywiście dojrzałe faworyty, koktajlowe faworyty, już są czerwoniutkie, ale boję się je zebrać, bo chciałbym zebrać więcej, większą ilość, od razu całą gałązkę i zjeść te, wiesz, słodziutkie pomidorki. Ale już tak, i w gruncie już mam dojrzewające i w szklarni także, więc jest radość, ale to wszystko przez to, że gorąco jest, gorąco, no i usunąłem sporo liści, żeby je doświetlić, żeby się szybciej, ładniej zaczerwieniły. Joanna pyta, czy dalej można wysiewać to, co na początku lipca? Myśmy mieli, pamiętasz, te dwa podcasty na początku lipca. Pierwszy to były o siewie, w ogóle wysiewy, a drugi lipiec w ogrodzie ekologicznym. I tam mówiliśmy, jeśli idzie o warzywach, no to o wielu warzywach, które można siać, ale dzisiaj jest już 19 lipca. I trochę się sytuacja mogła zmienić od początku lipca. To znaczy ja myślę, że jest wiele warzyw, które można nadal siać i można cały czas siać byliny, rośliny dwuletnie. Tu jest problem taki, że te nasiona, które teraz wysiewacie, naprawdę musicie ich doglądać codziennie, dwa razy dziennie, bo teraz jest tak gorąco, że te nasiona będą miały troszkę gorzej. Trzeba zobaczyć, czy one w ogóle rosną, czy może trzeba wystawić na zewnątrz. My na przykład mamy je wszystkie w tunelu, na ławach i one rosną, mamy bardzo dużo teraz, wychodzą i nawet bratki, tak, na przyszły rok. Ale to trzeba na to cały czas zwracać uwagę, tak? Ponieważ jest bardzo ciepło i na pewno one mają teraz trudniejsze warunki do wzrostu niż na przykład wiosną, ale warto cały czas wysiewać, żeby mieć cały czas tą kontynuację. Na zewnątrz dobrze by było wprost do gruntu siać, naprawdę, szczerze mówiąc. Ale na przykład ja straciłam wszystkie moje siewki w jedną noc. Jeden przyszedł wielki ślimak i wszystkie sałaty, naprawdę miałam rządków to chyba z 8, wszystko mi skasował, może jeden, może dwa, może trzy ślimaki, nie wiem. Ale, przepraszam, ja naprawdę nie mogę po prostu siać wprost do gruntu, chociażbym bardzo chciała. Tak ja sieję tylko marchewkę, co tam jeszcze wysiałem, marchewkę, buraki i rzepę i rzodkiew. To wysiałem bezpośrednio do gruntu, resztę wysiałem i dwuletnie, i byliny, i sałaty, i brukselkę też wysiałem na początku lipca. To oprócz, nie wiem, no myślę, że można większość także warzyw jeszcze siać, no może groszki, boby to trochę już nie, chociaż Katarzyna odważnie mówi, że to prawie cały rok można siać. Ja będę dopiero siała we wrześniu na maksa. A dobrze, boby, tak? No nie tylko, dużo rzeczy, i boby, i Johny. To oczywiście, będziemy siali, ale no, myślę, że większość tak można siać jeszcze w tej chwili. Tutaj jest pytanie o kapustę pekińską, jarmuż i groszek i pytanie od Przemysłowa, czy można już sałatę, rzodkiewkę wysiać, czy jeszcze zbyt gorąco?
sałatę spokojnie można wysiać, tylko to wszystko trzeba cały czas podlewać. Te wszystkie nasiona, bo w tej górnej warstwie ziemi jest bardzo sucho, dlatego jeżeli cokolwiek teraz wysadzacie albo wysiewacie, to musicie codziennie prawie że podlewać. Ja ostatnio, przedwczoraj wysadziłam moje brukselki do gruntu i teraz dzisiaj też byłam już z konewką, trzeba to podlewać. Jeżeli chodzi o rzodkiewkę, to teoretycznie powinno się wysiewać ją troszkę później, może być dla niej za gorąco. Tak? Ale sałatę spokojnie. Mm-hmm. Mówiliśmy o nie tyle zarazie na ogórkach, czy pewnie na o mączniaku. To tutaj jest pytanie jeszcze od Katarzyny, że czy wysadzać, czy nowe sadzonki w szklarni jeszcze ma wysadzać, czy już do gruntu, czy nie złapią od razu mączniaka rzekomego? Jeżeli Katarzyna usuniesz tam te zarażone rośliny, to myślę, wydaje, że koniecznie trzeba spróbować. Jeżeli masz sadzonki, to spróbuj, tylko no, ułatwia im życie jak najbardziej. Tak porządnie podlewaj, niech to będzie wyściółkowane, tak też. Mhm. Pod tą rośliną, tak? To jest ważne, żeby nie było tego kontaktu z tą glebą. Ja myślę, że ja bym wysadziła. A poza tym ja naprawdę czekam, jak moje ogórki są chore w jakikolwiek sposób, to ja czekam, aż naprawdę szlak trafi całą roślinę, dlatego że u mnie tak się nie przerzucają te choroby z jednego na drugim. Często jest tak, że jedna roślina ma więcej stresu z jakiegoś powodu i to ona po prostu gorzej rośnie. My mamy dwa takie ogórki w szklarni, takich pretendentów na usunięcie, na kompostownik, ale na razie one cały czas produkują ogórki, więc naprawdę, wiecie, niekoniecznie zdarzało się to już w tym roku i wielu osobom, że usunęły wszystkie swoje rośliny ze szklarni, widząc kilka rzeczy na liściach, naprawdę strach ma wielkie oczy. Nie ma takiej potrzeby. Tak, znam te przypadki. Chodziło o mozaikę na pomidorach, tak. Bo ta choroba wirusowa w tym roku na forach robiła jakąś furorę wielką i wszyscy byli przerażeni, usuwali. Część osób po prostu usunęła całe rośliny, sugerując się tym, że mozaika to już jest śmierć dla pomidora. Okej, to jest jeszcze w razie czego, nie wiem, u mnie ogórki, u ciebie też ogórki gruntowe są prowadzone na podporach, czyli pionowo, u mnie w ogrodzie też i jeszcze tam absolutnie mączniaka i chyba w twoim ogrodzie, ani na tych gruntowych, ani na moich gruntowych uprawianych pionowo, to tego mączniaka jeszcze nie ma, jeszcze nie dorwał się do nich. Dlaczego śliwka po zawiązaniu owoców nagle nie ma ani jednej śliwki, pisze Teresa, czyli po prostu zawiązuje owoce, a potem te śliwki opadają. No to jest związane z tym, że ta śliwka nie ma siły, żeby mieć owoce, tak? Więc z jakiegoś powodu to jest pierwszy jej krok do ratowania się, tak? Drugim krokiem do ratowania się będzie opad liści. Drzewa, tak? No bo śliwka to jest drzewo. Także z jakiegoś powodu, Teresa, ta śliwka ma źle. I to ty musisz powiedzieć, czy ona rośnie w złym miejscu, ma za dużo słońca, za mało słońca, za dużo wiatru, może ma za dużo konkurencji, może rośnie, jest jeszcze młoda, a rośnie w miejscu, gdzie jest dużo chwastów dookoła jej głównego pnia, może ma sucho, może nie ma dobrej ziemi, może jej nie nawozisz, może jej nie ściółkujesz. Musisz odpowiedzieć na pytanie, co może tej śliwce być nie tak? Bo jeżeli wszystko jest dobrze, to ona powinna mieć siłę, żeby wychować potomstwo. Mm-hmm. Słuchaj, papryka, co robi dziury w liściach papryki? Czy to są ślimaki, czy to coś innego? Bo obok rosną pomidory i liście są całe, a uprawa jest na zewnątrz. Pytanie od Joanny. No, u mnie robią ślimaki. I to, wiecie, pamiętajcie, że są różnej wielkości dziury, bo są różnej wielkości ślimaki. Ja mam problem taki, że u mnie ślimaki też są i właśnie robią też małe dziurki w papryczkach. Mm-hmm. To chyba mówiliśmy przed tygodniem, ale Alicja pyta, że jej mama mówi, że pomidory odżywiają się przez liście. Jak to jest z tym ścinaniem liści? Tak, pomidory odżywiają się przez liście, oczywiście wszystkie rośliny się odżywiają przez liście, ale tylko przez liście, które są młode, które rosną u góry. Te liście, które są na samym dole, od ziemi pierwsze, nie są potrzebne roślinie, także te liście usuwamy, a oczywiście resztę nie usuwamy, tak? Ta reszta będzie karmić liście i pomidory i całą roślinę, no bo przecież liście są potrzebne do fotosyntezy. Pamiętajcie, że jak grona się zawiążą, no to wtedy usuwamy też liście pod i przy tym gronie, tak, które rośnie, żeby odsłonić, żeby przewietrzyć. Ale te górne liście zawsze zostają, to nie jest tak, że są gołe patyki, gołe badyle, ale liście są.
Monika, pomidory całe w pajęczynie, czy to przędziorek i jak się go pozbyć? Jeżeli to przędziorek, to najlepiej się go pozbyć, sięgając, myślę, że po taką broń biologiczną, prawda? Ja tutaj mogę wam coś polecić, tylko gdzie to może być? Zaraz zobaczę, czy tutaj to jest. Broń biologiczna to po prostu są takie nicienie albo jakieś bakterie, które zjadają, tak? Zjadają te przędziorki. Zaraz zobaczymy. Tak, tutaj pani do mnie pisała, która ma taki produkt. Nie, to nie jest ten produkt, przepraszam, to nie jest, to jest na pędraki. Proponuję, wygooglujcie, dlatego że jest dużo środków, także biologicznych na ale właśnie biologiczne, na inne, na bielinki, larwy bielinków, na wiele, wiele rzeczy, na mszyce. Jest na mszyce, na larwy bielinków, to na larwy bielinków niestety nie ma za bardzo u nas w Polsce, u nas jest jeden u produkt nas w tylko. Polsce nie ma, ale można znaleźć. Można kupić, ale na przędziorki takich bioproduktów jest naprawdę dużo. Proszę was, żebyście to sobie po prostu wyszukali w wyszukiwarce na internecie i znajdziecie. Od Magdaleny, co zrobić ze ścinkami po skoszeniu dzikiej łąki, na której rośnie dużo przekwitłych chwastów? Czyli dziką łąkę, gdy ona przekwitnie, kosimy i zostawiamy na jakiś czas te ścięte chwasty, może złe słowo, rośliny, które rosły na tej dzikiej łące, żeby się wysiały po prostu, żeby tak, straciły nasiona. Wypadną. Dokładnie, dlatego tego od razu się nie zbiera, Magda, tylko się czeka kilka tygodni, zostawia się, dlatego jak widzisz, czasami jak są sianokosy, to sianko farmerzy, czyli po prostu rolnicy po polsku, przerzucają, nie tylko dlatego, żeby je wysuszyć, nie tylko żeby je wysuszyć, tylko dlatego też, żeby zgubić te nasiona. Tak, żeby nie było potem nasion. I później ja na przykład takie ścięte sianko układam na pryzmę samą ze sobą, bez żadnego innego dodatku. Podlewam, żeby tam była duża ilość wody, tak, no, wystarczająca ilość wody, bo jest dosyć suche. Przykrywam plandeką i takie sianko same ze sobą kompostuję. Tak? I potem mam na przyszły rok bardzo fajną ściółkę, którą układam na przykład w jagodniku, albo na przykład pod szparagami, pod takimi większymi roślinami. I spokojnie tam nie ma żadnych już wtedy nasion, nic tam nie rośnie, już później żadne chwasty. Albo posłuchać trzeba po prostu naszych podcastów, tak jak jedna z naszych słuchaczek nam dziękowała za podcasty o kompoście i zrobić naprawdę gorący kompost, bo tutaj jest to piękny kubek pani Katarzyno. Dziękuję, to nasz polski Bolesławca. Dlatego. Dobrze, Natalia pyta, czy teraz w lipcu robić rozsady buraczków, sałat i rzodkiewek, to już mówiliśmy, czy od razu siać prosto do ziemi, w UK jest ona, i czy może jeszcze dosiać fasolę szparagową, czy już za późno? No fasola szparagowa generalnie mówi się, że do 10 lipca, ostatnie tam 10-15 lipca, więc pewnie jest w Polsce już ostatni, naprawdę ostatni ale wizyk, w UK, ale jak jest w UK, nie. To nie wiem. Nie, w UK spokojnie, Natalia, możesz jeszcze wysiać fasolkę szparagową. Buraczki na pewno, sałatę na pewno, rzodkiewka, jak teraz będą takie upały, to może poczekaj chwileczkę, wiesz, jeszcze poczekaj chwileczkę i dopiero wtedy wysiejesz sobie rzodkiewkę, ale można to siać prosto do ziemi, to nie musi być wewnątrz, tylko ja nie mogę siać prosto do ziemi, dlatego, że mi tutaj zaraz troszkę ślimaki zeżrą. Dlatego to robię wewnątrz, że tak powiem, tylko wewnątrz. No wiecie, to nie jest wewnątrz, gdzieś tam parapecie w domu, tylko to jest po prostu do rozsad takich, czy w multi doniczkach, czy do doniczki, tak, P9, taka jest różnica dla mnie, to mówimy na to wewnątrz, albo na zewnątrz do gruntu, tak. Jeżeli masz, Natalia, taki ogród, gdzie nie masz takiego dużego problemu ze ślimakami, no to spokojnie, lepiej dla nich by było być wysianym do gruntu. U Katarzyny jakieś liście niektórych borówek żółkną, a wszystkie były posypane obornikiem i kompostem. Ja nie wiem, czy żółkną z tego powodu, że mają coś jakiś problem z obornikiem czy z kompostem. Mają jasno żółte liście. No, ale to może być związane z wodą. Jak nie ma wody, to te wszystkie składniki pokarmowe nie dostaną się do roślin. Tak, bo woda jest transporterem takich nawozów. Także Katarzyna, nie wiem, a podlewasz na przykład te borówki? Bo też trzeba podlewać. Mm-hmm.
Czarne owadziki, które latają pomiędzy pomidorami, pyta Wioletta. Uprawia pomidory i paprykę w szklarni, w pojemnikach i zauważyła już jakiś czas temu latające czarne muszki i czytała, że ich larwy mogą podgryzać korzenie warzyw i jak je zwalczać. A to są pewnie te, jak one się nazywają, te co latają? Ziemiurki. To są pewnie ziemiurki i na ziemiurki to samo jest broń biologiczna, także wpiszcie sobie w wyszukiwarce właśnie nicienie na ziemiurki albo bakterie na ziemiurki, coś takiego, bo to jest, bo ja ostatnio dużo przeglądałam tego i akurat na ziemiurki jest. Kolejne pytanie, choroby wirusowe na pomidorach. Mówiłem, że to modny temat w tym roku. I Hanna ma podejrzenie, że to właśnie ją spotkało. Jakie są rokowania w takim przypadku, co z pomidorami w następnym roku w tym samym miejscu? Po pierwsze, nie wiadomo, co to jest. Po drugie, to może być spowodowane pogodą. Naprawdę, słuchajcie, to jest tendencja w bardzo wielu osób, że za bardzo panikujecie. Naprawdę. Nie musicie tak się bardzo przejmować. Musicie obserwować tą roślinę. Najważniejsze jest, żeby cały czas miała nowe liście, nowe przyrosty, żeby miała owoce, żeby zawiązywała owoce, które dojrzewają, tak? A jak kilka pomidorów ma jakiś brzydki kolor, znaczy liści pomidorów ma jakiś brzydki kolor, nie podoba wam się, martwicie się, że to może być albo choroba jakaś choroba grzybowa, czy no holender wie co, no cokolwiek, to po prostu te liście regularnie usuwajcie, tak, bo teraz im większe są te pomidory, tym bardziej te liście od góry są im potrzebne. Ja jestem taką osobą, co bardzo lubi te liście jednak zabierać, dlatego, bo przecież właśnie one mocno przecinasz swoje pomidory, one blokują ten przepływ powietrza i dzięki temu potem są choroby grzybowe, także to jest bardzo ważne, to jest pierwsza rzecz. A po drugie, jeżeli chodzi o drugi rok, nie martw się, ponieważ naprawdę, jeżeli uprawiasz te pomidory bez chemii, jeżeli nawozisz tylko ekologicznie, jeżeli ściółkujesz na przykład jakąś materią organiczną, czymś żywym, czyli kompostem, albo używasz no, czegoś cudownego, czym jest nawóz z hodowli drzownic, tak? Bo nawóz z hodowli drzownic to jest cudowna rzecz, to jest lepsze nawet od emów, ponieważ to są prawdziwe, żywe bakterie, które pochodzą ze środka, że tak powiem, drzownic, które świetnie wpływają na mikrożycie w waszej glebie. Tak? Jeżeli tak, ziemia jest żywa, to nie martwcie się, że tam będą jakiekolwiek choroby. Tak? Jeżeli ściółkujecie, ważne jest to, żeby nie lać po liściach, tak? No bo to i blokować ten dostęp wilgoci z gleby na liście, na napędy, przez właśnie na przykład ściółkowanie, chociażby słomą, chociażby gazetą. Naprawdę. Tak, tylko pamiętajcie też, że pod ściółkami, na przykład ja teraz chciałam wyściółkować u siebie papryki i bakłażany liśćmi żywokostu, bo mamy akurat wtedy sporo tych liści żywokostu teraz, ale kurczę, tam będzie super miejsce dla ślimaków. Także ja muszę tutaj pomyśleć, co będzie gorsze, czy ślimaki. Ale co u mnie od czasu wyściółkowania ślimaki zaczęły omijać to miejsce, że dla nich jest nie ten. Tak, bo one się chowają potem, tak. Wiesz? U mnie się chowają. Ja wiem, to wszystko wiem, o ślimakach wiem naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, tutaj ale powiem, chyba każdy, ale powiem każdy wam, że ogrodnik naprawdę w Polsce zna bardzo dużo wie o ślimakach. Ale naprawdę warto, słuchajcie, zbierać te ślimaki. Ja wam powiem, że jak ja wróciłam z Polski, to Dawid troszeczkę zaniedbał ten nasz ogród. No ja go rozumiem, bo on ma swój wielki ogród pod sobą i może już nie ma czasami siły, ale żeśmy spędzili 3 wieczory na zbieraniu ślimaków, albo nawet 2. I bardzo, bardzo, te wszystkie takie wielkie ślimaki, grube, okropne, to 90% zredukowaliśmy je, naprawdę. A te są takie jeszcze mniejsze, które się pokazują tu i ówdzie, ale żeśmy uratowali wiele, wiele roślin. Na przykład widzę, że na fasolce szparagowej pojawiają się nowe liście, nowe przyrosty i możecie spokojnie jeszcze odratować ogród. Te liście dolne od kapustnych oberwane są, także warto nie sięgać po granulki od razu, bo te granulki ekologiczne mają to do siebie, że jak to wszystkie ekologiczne rzeczy, one są biodegradalne, więc one szybko się też rozkładają, znikają. Naprawdę najtańszym, najlepszym sposobem jest zbieranie ich, tylko oczywiście warto ubrać rękawiczki, bo one są obrzydliwe. Ja któregoś wieczoru u siebie na zagonach warzywnych, w zasadzie pomiędzy zagonami warzywnymi, dostrzegłem najeżonego gościa, który po prostu chodził i chrumkał i zajadał się ślimakami i to mnie bardzo ucieszyło, bo to po prostu wyjada. I nawet nie wejdzie na zagon, wiesz, ten zniesiony, więc to jest taki leniwy gość, który tylko w międzyrzędziach na ścieżkach wybiera te ślimaki.
Pomarszczone liście bazylipy, ta Katarzyna, co się z nimi dzieje? Czy to wirus, czy można jeść taką bazylię? To znaczy przede wszystkim jest taka bazylia, która ma pomarszczone liście i ja mam na przykład taką bazylię u siebie, która ma bardzo pomarszczone liście, wygląda bardzo dziwnie i to jest taka odmiana. Więc Kasiu, sprawdź najpierw, czy to nie jest taka odmiana po prostu. A jeżeli nie, to jeżeli są pomarszczone liście na roślinie, to prawdopodobnie dlatego, że jakieś mszyce je popodgryzały i one tu i ówdzie po prostu dobrze nie wyrosły, więc to nie jest choroba, to może być jakaś mszyczka, więc po prostu musisz te liście porządnie umyć. Ale naprawdę sprawdź, bo ja mam taką bazylię, która ma ogromne liście pomarszczone, wygląda jak sałata jakaś taka. Gąska zjadła pierwszą faworytkę z twojego Super. Sklepu, dziękuję. Smacznego. Chyba zaraz po live pójdę i ja zerwę, nie mogę być gorszy. No jak? A ja pójdę podleję moje czarne pomidory. No ja w donicach, słuchajcie, trzeba codziennie podlewać. Oj. Kasia, z tego co mówiłaś, podlewasz raz na dwa dni pomidory w szklarni, tak? Włączasz tunelu, na godzinę. Tak. Ja bardzo mówiłem, że podlewam raz na 3 dni, ale włączam na 2 godziny, więc to nie jest takie częste i krótkie, tylko że rzeczywiście dłuższe. Joanna, jeszcze jedno pytanie, prawie przez miesiąc tu nie było i jakie drzewa wysokie wprowadzić w 2 miejscach 100-metrowego żywopłotu nieformowanego, mieszanego, aby pełniły funkcję wiatrochronu, szczególnie zimą? Klony, takie zwykłe klon jawor, takie zwykłe klony. Ja zawsze jestem za roślinami, które owocują, czyli świdośliwy, może to za małe będą dla ciebie, ale jabłonie rajskie, dzikie jabłonie, dzikie gruszki. Możesz spokojnie posadzić czy takiego większego, takiego, które by było pożyteczne i naturalne. No nie wiem, jakie duże to drzewo może tam być. Mówiłaś o jarząbie? No mówiłam o jarząbach. Nie wiem, jakie duże to drzewo tam może być. No duże drzewa to jest, dla mnie to też jest jesion, lipa, dęb. No to już bardzo Ale dużo. Nie wiem, czy to takie... No ale można wprowadzić takie duże drzewa, tylko wtedy trzeba ostrożnie ich nie ściąć przy okazji, jak się ścina żywopłot. Można każde duże drzewo można wprowadzić tak naprawdę, każde. Aga Polka pyta o larwy bielinka, jak się pozbyć ekologicznie tych potworów. Oprócz zbierania to mówiliśmy, że Katarzyna mówi, że jest w Polsce jeden produkt biologiczny, ale generalnie... Zbieranie. U naszych zachodnich sąsiadów są preparaty biologiczne także na larwę bielinka. Być może trzeba szukać, bo będą się Ale pojawiać one są na polskim też rynku u nas. Teraz. Te same są, z polską nazwą, te same są. Właśnie teraz mnie przypomniało, ciekaw jestem, czy dotarł, muszę napisać do Agnieszki. Myśmy też zamawiały i to jest jedyny produkt tak naprawdę, który jest na bielinka i to jest taki ogólny produkt, tam jest ogólnie ochrona warzyw się nazywa i tam jest na bielinkę, tam jest na inne rzeczy też, tą naszą kochaną śmietkę, połyśnicę, ale naprawdę, uwierzcie mi, to jest kolejna opowieść moja taka, że w zeszłym roku wróciłam po lecie w Polsce do Anglii i tutaj był taki gościu, się zajmował moim ogrodem, ale nie Dawid, tylko inny gościu, który po prostu w ogóle zostawił mój ogród na pastwę losu i słuchajcie, po prostu były strasznie zjedzone wszystkie kapusty i niestety w sierpień, wrzesień to najbardziej zabolało moje brukselki i po prostu żeśmy zbierali codziennie przez kilka dni i udało się oczyścić te brukselki, one doszły do siebie, mieliśmy jeszcze potem jesienią i zimą pyszne brukselki, ale teraz warto naprawdę zebrać rączkami albo je nawet po prostu mocno potrząsnąć, tak, i właśnie spróbować zakupić ten produkt. Ochrona na warzywa. Pytanie od Basi. Basiu, przepraszam, że to powiem, ale już któryś raz uwielbiam te słowniki automatyczne w smartfonach, które zmieniają albo na komputerach. Nie ma tu prawa, no dog, to nie jest dobre, bo zawsze wszędzie muszą być jakieś pieski. Pieski są Dokładnie, dobre. Dokładnie, bo psy kochamy, ale wiemy o co chodzi, tak? No, ten słownik niestety poprawia czasami intuicyjnie, nie da się napisać. W każdym razie rozpoczęła uprawę no dig i pyta, czy wszystkie rośliny owocujące nad ziemią, jak pomidory, ogórki, kapusty, włącznie z kwiatami jednorocznymi, ścinamy, pozostawiając korzenie w ziemi. Basia się po prostu upewnia. Ja tak robię.
Tak, zostawiamy, inaczej mówiąc. Podgryzanie kwiatów na fasolkach, bo na fasoli Marysi coś podgryza kwiaty, spadają na ziemię i nie może zaobserwować żadnych natrętów. No to niestety może być dużo natrętów, to mogą być nawet ptaki, jeżeli tak leżą na ziemi, nie? To dziwne. A to się mogą być ślimaki, ślimaki uwielbiają fasolki. Ale musisz, Maria, przeprowadzić troszkę większą investigation, tak? Może tam są jakieś ślady inne, bo to ma za mało informacji dla nas. Pytanie od Justyny ma dwa bakłażany, aż pisze dwa bakłażany, ale nie mają owoców, nie mają kwiatów, wysiała na początku maja, i do ziemi wsadziła w czerwcu, czy jest szansa, że jeszcze coś z nich będzie, bo krzaczki są zdrowe? Ja też mam takie bakłażany tutaj w Anglii. Bo w Anglii było długo, nie, pani Justyna jest w Polsce, ja wiem, ale ja tutaj mam takie bakłażany, które też były późno wysiane, też późno wysadzone, ponieważ pierwsze mi wszystkie padły, nie z mojej winy oczywiście, bo ktoś mnie podlewał, jak mi nie było, jak byłam w Polsce, i też nie mają kwiatów, są piękne, bujne liście, jeszcze będą, spokojnie, jak rosną, jak są zdrowe, to jeszcze będą. Tutaj pytanie od Małgosi, czy wyrzucanie ślimaków do kompostownika to dobry pomysł, czy lepiej wynosić na łąkę? Małgosia, zasada jest jedna, jak najdalej. Jak najdalej, jeżeli ja mam ślimaki... One tak w kompostowniku znajdą sobie miejsce. Dokładnie. Ja z kompostownika nie wyrzucam ślimaków, one tam jak nie, naturalnie są, to niech sobie są. Ale jak mam ślimaka, to ja go wyrzucam jak najdalej. A szczerze mówiąc, to tutaj u mnie w ogóle płynie rzeczka i niestety te ślimaki czasami płyną z rzeczką też, w rzeczce. Karolina bez pytania, chciałaby po prostu nas serdecznie pozdrowić i podziękować za wszystkie live'y i wszystkie podcasty. Karolina, my też ciebie pozdrawiamy. Pytanie od Bartosza. Bo ma cztery odmiany ogórków w gruncie, pięknie rosną, kwitną już 60 dni. Zobacz, kwitną 60 dni, dwa miesiące. Coś dziwnego. I boi się, że za gęsto są posiane, jeden busz, mało ogórków do zbioru. Czy czekać na zbiory, czy może przyciąć trochę liści, żeby miały więcej światła, bo ogórki uprawiane w gruncie poziomo. To znaczy na pewno te dolne liście warto też usunąć. Ja też mam tutaj taki problem, że moje ogórki w szklarni mają, dopiero tak naprawdę mają maluteńkie ogórki. Nie wiem, jak te ogórki wzgorzałem się zachowują, to może Jacek wie lepiej. I w ogóle w Polsce nie wiem, jak te ogórki rosną, ale tutaj ogórki późno też. Jeszcze nie mam ani jednego ogórka, a wysadzane było tak jak trzeba i wysiewane tak jak trzeba. Także jeszcze troszeczkę poczekaj, Bartosz, jeszcze na pewno one jeszcze urosną, wiesz? Ja myślę. Znaczy to przede wszystkim nie wiadomo, bo dlatego... Dziwne, że kwitną, bo co się robi z tymi kwiatami 60 potem? Dni, no właśnie, to jest ale te kwiaty odpadają, dziwne. Czy co się z nimi dzieje? Być może zawiązki opadają, ale to znaczy, że mają za sucho mimo wszystko, że no tak, trzeba tak, by tak, było tak. Podlewać. Słuchajcie, generalnie te ogórki, które są z sadzonek, mówię o ogórkach gruntowych, nie szklarniowych, które są z sadzonek, to już mają owoce, już bardzo dużo osób zbiera ogórki. Ci, którzy wysiali, to prawdopodobnie w tej chwili zaczynają zbierać się z wysiewu, tak, majowego ogórku, więc to tak. Ja mam ogórki tak gruntowe tutaj w Anglii, dopiero są też kwiaty i maluteńkie ogórki. Ale masz pełno kwiatów, maleńkich ogórków, czyli co? Czyli za tydzień, dwa tygodnie już zaczniesz zbierać. Tak, aż będę w Polsce. Okej, jak będziesz w Polsce, ale wiecie, ten główny wysyp takich wysiewanych do ziemi, czy coś takiego, no takich, nazwijmy to tak tradycyjnie, czy przemysłowo uprawianych, to jest przełom lipca, sierpnia, pierwsza połowa tak, sierpnia. To tak, jest, to tak, jest tak, właśnie będą. Największy... Panie Bartoszu, rzut. Niech pan ogarnia sobie słoiki do tych ogórków, będzie dużo. Grażyna pyta o przecinanie do rębosa, czyli brzozy pożytecznej, posadzonej jesienią ubiegłego roku i pyta, kiedy należy przyciąć ją? A czy w ogóle trzeba ją przyciąć? Jeżeli nie trzeba, to się nie przycina brzusz za bardzo. A jeżeli już trzeba, no to wtedy przyciąć w stanie spoczynku tej brzozy. Na pewno nie teraz. Chyba, ale... że nie chodzi o to, żeby zrobić z tego formę wielopienną, Katarzyno, to o czym mówiłaś na początku dzisiejszego live'a.
No to wtedy w stanie spoczynku. Na emeryturze. No nie teraz, słuchajcie, teraz wszędzie, zawsze tylko nie teraz, tak? Nie w mrozach i nie w upałach. Pytanie o pomidory od Beaty. Czy pomidory chorujące na chorobę grzybową można opryskiwać na przykład emami lub skrzypem, czy raczej tylko podlewać, bo część skrzewów w szklarni jest pokryta jakby złocistym pyłem i zasycha, a niektóre pomidory przypominają z wyglądu kiwi. Błahate są? Albo zielone, takie, a nie, takie brązowe, o, te brązowe mogą być, wiesz, ale to zaraza ziemniaczana, 19 lipca, może? No ale to by Beata chyba już wiedziała, że ma zarazę ziemniacza, no bo to by zaraza ziemniaczana strasznie szybko postępuje. Już nie było nic, nie? Już by nic nie było. Ale w odpowiedzi na twoje pytanie, Beata, jak najbardziej pryskać, ale wiesz co, skrzypem można by było pomieszać taką gnojówkę, troszeczkę tam pokrzywy dać, troszkę skrzypu, może jakiś wokos znajdziesz, emami jak najbardziej, można pryskać. Słuchajcie, pryskajcie swoje rośliny takimi dobroczynnymi, różnymi gnojówkami, one naprawdę to jest warte tego. Od Kasi. Czy Oleagrandiflora można ściąć do ziemi, bo mają ściąć do ziemi. Mają pierwszy rok i za bardzo nie wie, jak ona kwitnie. Kasiu, Oleagrandiflora jest rośliną jednoroczną, także jak ją zetniesz do ziemi, to już będzie po niej. Możesz tylko i wyłącznie obcinać przekwitające kwiaty, albo które pięknie kwitną i używać ich do bukietów, bo to piękna roślina do bukietów, ale tak jak mówię, to tak jak podobnie, bardzo podobna jest w ogóle do aminków i podobnie rośnie i się zachowuje, także ogławiaj, ale nie przycinaj do ziemi, bo ona już nie odrośnie, bo orlaja jest jednoroczna. Tutaj nasi słuchacze wymieniają się doświadczeniami, ile ślimaków nazbierali i się licytują, ile ślimaków, super, to mi się podoba. A pytanie od Iwki. Ma sadzonkę gąbczaka, naturalna gąbka w szklarni. Wnętrze jest ładne, kwitnie, ale nie zawiązuje owoców i co jest źle, pyta. Nic nie jest źle, trzeba troszkę jeszcze poczekać. One są strasznie dziwne w uprawie, ja też mam je w tym roku i w ogóle one są bardzo takie moim zdaniem kapryśne. Po wysianiu to nie wiem, 1/3 w ogóle później do momentu, kiedy jest wysadzana do większych donic czy do ogrodu, to już w ogóle obumarła, była taka nędzna. One są moim zdaniem dosyć kapryśne. Nic, czekaj jeszcze, spokojnie. Jeszcze masz czas. Ja też uprawiam, zobaczymy, co z nich będzie. Pytanie od Marty. Nie wiem, czy damy radę odpowiedzieć, bo prosi o pomysły na rośliny zimozielone do 1,5 metra wysokości, na rabatę, lekko spadzista, dosyć sucha, położoną od wschodu. Jeżeli to jest miejsce zaciszne, bo na wiatrach nie da rady, ale można, jest bardzo ładna odmiana, taka właśnie niska, do 1,50 m, laurowiśni. Jest taka odmiana laurowiśni. Mahonie są bardzo piękne, polecam mahonie. No nie wiem, na przykład u mojej mamy w Gdańsku świetnie aukuba rośnie, nie wiem, czy ona by cię przeżyła tam, gdzie jesteś, Marta. Moja mama mieszka w mieście, ma dookoła budynki i rośnie już od wielu, od 20 lat ta aukuba i nic tam się z nią nie dzieje. Wokół są kamienice z nagrzanymi ścianami. Tak, dokładnie. No i na przykład też można kupić małe, takie bardziej krzaczaste odmiany ostrokrzewów. Też są piękne. Zimozieloną rośliną jest również lawenda. Nie wiem, ile tam ma tego światła na wschodzie, ale sucho lubi lawenda. Tylko pamiętaj, że ze wszystkich zimozielonych to tylko lawenda lubi sucho, a wszystkie inne zimozielone bardzo lubią obfitość wody, szczególnie wiosną, po tym jak są mrozy, tak? One się muszą porządnie napić. No, ale to wszystko zależy, czy masz zimny ogród, czy masz cieplejszy ogród. Jak masz cieplejszy ogród, to możesz nawet z kim je spróbować, bo te zimozielone rośliny im nie przeszkadza mało słońca, tak? One będą rosły ok na wschodniej stronie, ale mogą przemarzać. Pytanie od Kasi o chabry bawłatki, czy można ściąć przy ziemi, bo się strasznie położyły na rabacie. Chabry bawłatki to też są rośliny jednoroczne, więc jeżeli się kładą, to lepiej je podwiązywać do palików i one wtedy się odwrócą z powrotem do słońca i będą ładnie rosły i też ogławiać niestety. Dawid Kamil, czy można jeszcze uszczykiwać chryzantemy? Nie wiem, szczerze mówiąc,
Nie pomyślałam o tym, czy kiedy jest ostatni moment uszczykiwania chryzantem, żebyś jeszcze zdążyły. To znaczy, moje chryzantemy nie mają na razie w ogóle żadnych zawiązków, jakichkolwiek kwiatów. Nie mają kwiatów. Powodu do uszczykiwania jeszcze? Nie, w ogóle one są jeszcze milion lat przed kwitnieniem, bo moje chryzantemy kwitną dopiero, Jezus, w październiku, kiedy już człowiek w ogóle myśli o świętach Bożego Narodzenia. Także nie wiem, nie chcę ci ściemniać, Dawid, Kamil, więc nie wiem. Mm-hmm, dobre pytanie generalnie. Daj znać, jak się dowiesz. Napisz do mnie. Marcelina na jarmużach ma szkodniki. Te białe, fruwające, wiadomo, co to jeść i co z tym i jak to zwalczać, pyta. Chodzi o mączliki. Mhm. Tak, mączlik. Słuchajcie, na mączlikach chyba jest, też chyba są nicienie. Też musicie sobie wygooglować. Biokontrola mączlika i prawdopodobnie są nicienie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o jarmuże, to jest bardzo często taka sytuacja. Te białe plamy to są tam, gdzie te mączliki mają swoje jajeczka, swoje tam domostwa i tak dalej. Także to wszystko jest ze sobą związane. Przede wszystkim jarmuże i inne rośliny kapustne, bo szczególnie kapustne cierpią, jeżeli chodzi o to, to wtedy, kiedy mam za sucho. Także Marcelina, za mało podlewasz ogród. Albo masz za bardzo przepuszczalną glebę i nie nadążasz z podlewaniem, więc wtedy ściółkuj, stosuj dużo ściółek. Grubo. Mm-hmm. Tu pytanie znowu o pomidory. Posadzone w 20-litrowych wiadrach, obsadzone aksamitką, przy sadzeniu dostały obornik granulowany, a teraz raz w tygodniu dostają nawóz żywokostu. Ale są bardzo słabe i nie owocują, jak je ratować czy wyrzucić, pyta Robert. Joanna. Ja nie wiem, czy one są słabe z tego powodu, że nie mają wystarczająco wody, bo w 20-litrowych wiadrach czasami trzeba, jak jest tak gorąco, podlewać 3 razy dziennie. Myśmy podlewali 3 razy dziennie, jak mieliśmy w wiadrach pomidory. Także, no nie wiem, jeżeli mają nawóz, jeżeli miały obornik granulowany, to albo podłoże było trafione, bo bardzo często niestety to podłoże z worków jest beznadziejne, sama to na swoim grzbiecie przeżyłam, albo za mało mają podlewania, no bo nie widzę innego powodu. Mhm. Albo są w przeciągu jakimś, albo mają za mało światła. Albo są zagęszczone, a nie są samokończące na przykład. No. To może być różnie. Wiesia pyta, czy mrówki mogą podgryzać róże, bo nic innego nie zauważyła, a mrówek jest bardzo dużo. To znaczy, rozumiem, że róże są podgryzione. To znaczy, ja myślę, że to może chodzić o pąki, zanim się rozwiną, bo ja mam taką sytuację, że faktycznie ja mam piękną różę koło szklarni i ona raz na kilka lat, albo nawet niestety częściej, właśnie niszczą ją mrówki, ponieważ w momencie, kiedy ona ma się rozwijać, one niszczą te miejsca, gdzie ten pęd, że tak powiem, pąk jest przyczepiony do pędów i one odpadają po prostu albo zasychają, więc u mnie też jest podejrzenie, że to są mrówki. Niestety. Mhm. Mhm. Dlaczego nie można sadzić ogórków po ogórkach? No dobra. Prawda jest taka, że ogólnie niczego nie powinno się sadzić rok po roku, według płodozmianu, tak? Zasadą płodozmianu jest to, że co roku rośliny wędrują z jednego zagonu na drugi, dlatego że wtedy, dzięki temu, na tych zagonach nie zagnieżdżą się choroby, które atakują szczególnie tą roślinę, tak? Ale już jest udowodnione, że jeżeli będziecie używać tylko nawozów naturalnych, jeżeli będziecie unikać chemii, tak, która zaburza życie w ziemi, jeżeli będziecie mieli żywą glebę, a żywa gleba to jest wtedy, kiedy dodajecie do niej kompostu, materii przekompostowanej, organicznej, to spokojnie możecie uprawiać w tym samym miejscu przez 1000 lat tę samą roślinę. Szczególnie, że ogórki to tak, jeżeli chodzi o pomidory, ogórki, no to tak za bardzo nie podróżują w tej szklarni, nie? W ogrodzie to mogą sobie podróżować rośliny jakieś tam na zagonach, fasolki, kapusty i tak dalej. Ale tutaj jest gorzej, więc dlatego się właśnie nie sadzi, bo to jest przeciwko płodozmianowi, ale płodozmian jeszcze pochodzi z czasów, kiedy ludzie nie znali się tak za bardzo na tym, co się dzieje w samej glebie, tak? I nie przywiązywali tak dużej uwagi, żeby utrzymywać glebę w dobrych warunkach, żeby ta gleba była żywa, tak? Pełna życia. I teraz już to tak nie jest, tak? No sam Charles Dowding jest mistrzem w tym, że on w ogóle nie używa płodozmianu, a ma piękne plony. Mhm. Ewa pyta o cukinię, bo jedna z cukinii wygląda słabo i nie owocuje.
czy warto jeszcze na jej miejsce siać inną? Myślę, że już nie ma sensu siać innej cukinii na jej miejsce, bo to będzie bardzo późna cukinia i ona to też będzie. może mieć kłopoty w ogóle z tym, żeby zakwitnąć, bo zaraz zrobi się chłodno i zimno, a połowy sierpnia, wiecie, już będą prawdopodobnie chłodne noce. Ale wiesz co, Ewa, zobacz, co się dzieje z tym, bo może to jest na przykład taki, ja mam taki problem czasami i widzę, że jedna cukinia słabo rośnie, a to dlatego, że właśnie na przykład tam był kret albo nornica, więc idę, przybijam ją z powrotem, podlewam ją, po prostu zadbam o nią troszkę bardziej, obetnę brzydkie liście i ona wróci, a to, że jeszcze nie owocują, to jeszcze spokojnie, moje dopiero zaczynają owocować. Dwa pytania od Basi. Pierwsze to taki, bo ma kłopot i musi przesadzić kwiaty na czas remontu elewacji. Czy malwy i floksy, które kwitną, mają szansę przeżyć to przesadzenie i czym zasilić? Na floksy na pewno mają szansę przeżyć to przesadzenie. Bardzo porządnie podlać, rzucić garść obornika. Obornika najlepiej takiego suchego, poszatkowanego, ale jeżeli macie granulowane, to granulowanego kurzaka, tak, to też możecie tak najbardziej. Podlewać dobrymi różnymi rzeczami. Podlewajcie tymi drżownicami. Naprawdę, polecam. Znaczy, tym, co drżownice wyprodukowały. Tak, ja to tak mówię, wiadomo, że to jest z hodowli, ten nawóz hodowli drżowni, bo tam jest życie, tam jest nie tylko nawóz, ale też i życie, a przy okazji podlewacie, a tutaj będziecie musieli sporo podlewać, bo jest gorąco i w takim momencie takich kwiatów tak nie powinno się przesadzać, więc będziecie musieli podlewać. Z malwami nie wiem, jak będzie, bo malwa to jest tak naprawdę kwiat dwuletni, to jest roślina dwuletnia, więc ona może po prostu szybko przekwitnąć. Ale ona ma też specyficzny korzeń, prawda, malwa? Tak, i ma długi korzeń palowy, więc ciężko ją przenosić z miejsca na miejsce. Ja myślę, że jeżeli ta Barbara masz elewacji remont, to może zostaw tą malwę i lepiej by było, żeby zebrać nasiona z tej malwy i rozsypać je po prostu w jakimś innym miejscu w ogrodzie i w ten sposób ją przenieść, bo malwa to jest typowa roślina dwuletnia, ona niekoniecznie się albo przeniesie. Na czas remontu po prostu przyciąć ją, zebrać nasiona i przyciąć ją przy ziemi. Można. Bo ona prawdopodobnie jest duża szansa, że w przyszłym roku po prostu wyskoczy po tym remoncie, o ile takie techniczne warunki są możliwe, ale pamiętaj, że te duże malwy mają ten korzeń palowy, a wiadomo, szkodzenie korzenia palowego, czym jest dla rośliny. I jeszcze drugie pytanie od Basi, czy sianie marchewki ma sens, bo za mało wysiała? Tak, cały czas jeszcze ma sens sianie marchewki. Spokojnie siać jeszcze marchewkę. Od Doroty pytanie, ostatnie 4 minuty naszego live'a, jak zwalczyć naturalnie opuch laka? Larwenem, przez V zdaje się, prawda? Ten larwen, czy jakoś tak mi się wydaje. To jest też naturalny, biologiczny preparat. A jeżeli macie w donicach opuch laki, no to też możecie po prostu... ale wrócą, nie? Bo to jest problem. No i dobra, najlepiej ten biologiczny preparat. Słuchajcie, ja w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, zanim zakończę, bo to potem będzie jeszcze taki dramatyczny koniec, że bo mówimy o tych drżownicach dużo, mówimy o różnych nawozach, o kompostach. My staramy się w ogrodzie wzgorzałym w tym roku jeszcze zrobić jakiś weekend edukacyjny dla każdego, kto chce się dowiedzieć na ten temat, tak, nawozów. Dlatego zrobimy jakiś weekend w sierpniu, prawdopodobnie w drugiej połowie sierpnia zrobimy taki, że w ramach otwartego ogrodu będziecie mogli przyjść i posłuchać wykładów mądrości różnych i zobaczyć, tak, różne nawozy i różne takie urzeźniacze naturalne, tak, między innymi właśnie te drżownice, no i gnojówki, tak, bo to tutaj o to chodzi. Uff, już myślałem, że znowu będę musiał wykopywać ziemię liściową, ale widzę, że nie. Tym razem jeszcze nie. Pytanie od Agnieszki, czy można teraz mocno przyciąć jaśminowiec, bo strasznie rozpanoszył się na mojej rabacie. Mam nadzieję, znaczy wydaje mi się, że chodzi o jaśminowiec, nie o jaśmin, ale może chodzi o jaśmin, bo strasznie rozpanoszył się na rabacie. No trochę szkoda, bo on teraz kwitnie chyba, nie? Jaśmin? Najlepiej, no, czy już przekwit w Polsce? Chyba jaśmin? Kwitnie. Jaśminowiec, oczywiście, że jaśminowiec. Przekwit jaśminowiec. No, przekwit jaśminowiec. Mhm. Ja bym poczekał, no można po kwitnieniu, ale poczekajcie jeszcze chwilkę, no jeszcze, żeby nie było takich upałów. Ale po kwitnieniu, bo on kwitnie latem, po kwitnieniu się go przycina. Chociaż i wiosną można, tylko wtedy nie zakwitnie na tych. Ale jaśminowiec można ciąć mocno, uwierzcie mi. Tak, słuchajcie, można u nas sąsiad wyciął do gołej ziemi, znaczy do samej ziemi, wyciął
Piękny, wysoki, duży żywopłot, taki miał prowadzony, nieprzycinany, wyciął do samej ziemi jaśminowca, pięknie odbił. Po roku już miał spore pojedyncze, jednoroczne przyrosty, po dwóch latach już kwitł, już się ładnie rozkrzewił i kwitł, więc naprawdę jaśminowiec, tak jak czarny bez, jest odporny na tego dokładnie typu bardzo podobny zabawy. Joanna pyta, czy żagwin posadzony jesienią można teraz przyciąć po tych upałach, dosyć kiepsko wygląda. Delikatnie od góry można. Delikatnie od góry, żeby nie wbić się w te części już zielone. O, widzisz, tutaj Dawid Kamil pisze, że napisze ci na... No, aż jestem ciekawa. Okej, dalej. Aga Polka, na przestrzeni 40 cm szerokości między szklarnią i ogrodzeniem w bardzo widnym miejscu chciałaby posadzić różę pnącą. Czy to jest dobry pomysł? Czyli ma tak, 40 cm ma przestrzeni między szklarnią a ogrodzeniem. W bardzo widnym miejscu chciałaby posadzić różę pnącą. Zależy z jakiej strony, czy ona nie zacienić za bardzo. Nie, to jest szklarni. Za mało miejsca. To jest za mało miejsca. To jest chudziutko, nie? 40 cm to jest nic. Lepiej posadzić jakiś powojnik, bo powojniki zajmują mniej miejsca, szczególnie, że są powojniki, które w ogóle bardzo powoli rosną, są takie bardziej delikatne, na przykład powojnik Alpina jest przepiękny, albo powolnik taki właśnie z tej grupy, który ma takie dzwoneczki, jak pokazywałam ostatnio u siebie na feedzie, nazywa się odmiana Princess Diana, przepiękny powolnik, także lepiej taki mały, delikatny powolnik, bo róża to na pewno nie, bo potem przecież to będzie masakra, żeby tam wejść, żeby to przyciąć, żeby to przywiązać, cała się pokujesz i poharatasz i będzie koniec świata. Nie da rady. Adelina pyta, czy jeszcze może wysiać brukselkę, cukinię, kalafior. Cukinii mówiliśmy, że raczej nie. Brukselkę odpowiedz, bo kalafior na pewno można. No brukselkę to już też, to tam się mówi o 4 miesiące, tak? Potrzebuje brukselka, żeby pomiędzy sianiem, wrzesień, październik, listopad. Jak będzie ciepła zima? Jak będzie ciepła zima, to jeszcze jak najszybciej można, tak. Wiecie co, jeżeli na przykład będziecie uprawiać cukinię w tunelu na przykład, no to też możecie spróbować, tak? Tylko że ona będzie, tak jak Jacek mówił wcześniej, późno planować, ale jak nie macie w ogóle żadnej, to możecie jeszcze raz. Ja pamiętam, że w zeszłym roku bardzo późno wysiewałam cukinię w lipcu właśnie, zgorzałem i ona potem ładnie rosła i miała owoce i kwiaty, ale już bardzo króciutko, bo było to już prawie przed całą jesienią. Kochani, kończymy już dzisiejsze live. Jest 22. Serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do ogrodu Katarzyny Wzgorzałem. Sobota, niedziela między godziną 11 a 16. Ogród otwarty. Zapraszamy na czwartkowy podcast. Do zobaczenia, Katarzyno. Jeszcze do za zobaczenia. Tydzień. Jeszcze za tydzień z Wielkiej Brytanii. Ale wkrótce, tak. Wkrótce. Już będę zgorzałem. Także wkrótce, się zobaczymy. Wkrótce już zgorzałem. Wszystkiego dobrego, dziękuję wam wszystkim. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa.